Blond, Feel Good w audycji numer 1, dokładnie 8 minut po 8. Jakby ktoś nie wiedział, to dziś jest poniedziałek, 28 dzień września, z nami w studiu już człowiek, który jest legendą polskiego YouTube'a, mimo tego, że jeszcze żyje. Audycja numer 1. Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Radek Kotarski, twórca kanału Polimaty. Chociaż lepsza martwa legenda niż żywa legenda. Dzień dobry, przepraszam, że tak nie spełniłem oczekiwań od rana, że żyję. Nie spełniłeś, ale... No żyjesz i nie spełniłeś oczekiwań. Bo dziś poniedziałek, sprawdźcie jak Radek wygląda. Czwórka.polskieradio.pl. Tam streaming, stary. Ty jesteś jednym z niewielu polskich YouTuberów, którzy wyszli z nic nie robienia, z życia, z product placementów. I tak, telewizja, biznes, słuchaj, reklamy, billboardy, a niebawem telewizja. Jak ty to robisz? Po prostu pracuję. Jak to mówi ojciec Ryzyk, trzeba siać, prawda? I aleluja i do przodu. I to są hasła, które są naprawdę bardzo dobre i trzeba działać. I jak się skończy jedną rzecz, to trzeba się wziąć za następną. Ale i ty masz znajomości czy wrodzony talent? Bo mówi się, że w mediach trzeba mieć kontakty, trzeba mieć rodzinę. Czy ja miał kontakty? Dzieckiem. Właściwie niestety pominęli mnie w tej książce, to znaczy, że ale chyba nie jestem. Ale będzie druga część. A, to ja mam nadzieję. Nie, no gdybym ja miał jeszcze znajomości, to już chyba bym w BBC, tak, to już by było dobrze. No niestety nie do końca i faktycznie mało mi osób w to wierzy, ale jak tak zupełnie uczciwie mówiąc, jak się chce, to się da. Ale ty dobrze zarabiasz, prawda? Tak mówią. A kiedy zaczyna się bogactwo według ciebie, że już czujesz się bogaty, majętny, że nie musisz nic robić? Czy osiągnąłeś taki stan? Tak, to jest stan, który ja definiuję w taki sposób, że jak idę do mojej ulubionej restauracji, fast foodowej na M, to mogę sobie kupić wszystko, co chcę. I to jest stan, który już osiągnąłem. O, to jest dobrze. Tak. Czy ty już masz wszystko, co chcesz? Tak, dlatego, że faktycznie mam super żonę, która jest świetna. Żonę już? Tak, mam prawdziwą żonę. Gratulujemy! Naprawdę. Tak młodo wygląda, widzisz, tak, a ma żonę. Tak, jednak ta obrączka tutaj jest prawdziwa. Mam świetne... On chyba rok temu jeszcze nie miał żony. Tak, masz dobrze, masz rację, nie miałem jeszcze. Aha, no widzisz. No. Tak, to prawda. Udało się z własnym programem, napisałem książkę. Nie miałeś ghostwritera? No właśnie nie, to w dzisiejszych czasach nie jest wcale takie oczywiste. Oczywiście, że nie jest oczywiste, bo z reguły różni celebryci i przede wszystkim ludzie, których nie podejrzewałbym o napisanie dwóch stron samodzielnie, chwalą się swoimi książkami i ja nie uwierzę, że oni te książki podobno napisali. Każdemu pisze Maria Czubaszek. O, to by było mocne. Radku, w swoim najnowszym filmie poruszasz ultra ważny dla uczniów i studentów temat, jak się uczyć. Słuchaj, 20 minut trwa ten odcinek, ale może ci się uda w kilku żołnierskich słowach streścić, bo wyobraźmy sobie, że ktoś ma bardzo ważny egzamin za dwa dni. Tak. Jak pokonać prokrastynację? O, to jest bardzo ładne słowo. To jest w ogóle zupełnie na inny temat. Okay. Faktycznie, jeśli miałbym streścić ten odcinek w parę sekund, to trzeba atakować swoje zmysły bardzo wieloma bodźcami, trzeba zapomnieć o jedynej formie uczenia, jaką jest czytanie książki. Angażujmy się naprawdę dużo mocniej, czyli mapy myśli, słuchajmy, odpytujmy sami siebie. Możemy też zawsze zasymulować sobie egzamin, to też jest świetna metoda. Są już teraz aplikacje, które przemieniają tekst na mowę w naszym smartfonie. Wystarczy ściągnąć PDF-a czy jakiś dokument tekstowy i piękny kobiecy głos już nam mówi podczas zmywania naczyń, podczas biegania. Cały czas możemy czytać książkę. A propos nauki, ty mówisz, że trzeba wiele czynności wykonywać, czyli na przykład piorąc bieliznę, można sobie powtarzać definicję. No, na przykład, oczywiście, że tak. Można gdzieś budować jakieś głupawe skojarzenia. No zobaczcie, przecież pamiętaj, chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody. No, najpierw jest, woda, potem działa. Kwas, bo nieszczęście spotka was. Tak, czy tam jeszcze tysiąc innych. Mówiła no, matka, teraz... zaproś do programu Radka. O, proszę, no dokładnie. Więc to są sytuacje, w których jesteśmy w stanie bardzo dużo zapamiętywać, ale za każdym razem musimy pamiętać, żeby zrobić ten krok więcej. Coś się postarać, pokolorować sobie, podkreślić jakimiś kolorowymi piseczkami, to działa. Czyli żeby to stało się takie zabawne, nasze, ludzkie, takie dziecinne wręcz. Tak, i to jest, i dlaczego to robić w ogóle? Nie po to, żeby się super nauczyć, no bo teraz byśmy chcieli tak powiedzieć, że żeby to tak cudownie jest, tak pięknie na świecie, uczmy się lepiej, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy w egoistyczny sposób sobie skrócili czas tej nauki, żeby ona w krótszym czasie była bardziej efektywna i żeby można było się zająć czymś innym. No to proste skojarzenia. Matematyka. U mnie 3 i zawsze stres pod tablicą, 3 za każdym razem wymuszone na koniec roku. To jest moje jedyne skojarzenie z matematyką, dlatego że właśnie nigdy dodatkowych innych skojarzeń nie tworzyłem. Dobra, Rzym. Rzym, no właśnie, proszę bardzo, rok założenia Rzymu 753, to jest Rzym na 7 górach, piętrzy się, czyli... Jeju.
Proszę bardzo. Cudowne, łatwo zapamiętać. Człowiek encyklopedia. Mnemotechnika. Dokładnie, mnemotechnika do Rzymu, łatwo zapamiętać tę datę. Geniusz polskiego YouTube'a. Ty ostatnio mierzyłeś się także z nazwiskami. I proszę cię bardzo, Migała Infulecki, prosimy o wyjaśnienie. To jest w ogóle ciekawe, jeśli chodzi o twoje nazwisko, bo ja jej zawsze, ono mnie zawsze intrygowało, bo podejrzewam, że masa ludzi je pisze błędnie, ale moim zdaniem gdzieś te... Kościelne, co? No właśnie, nie, bo influenza to jest grypa. No właśnie, ale z drugiej strony influenza to jest też wpływanie, ale z drugiej strony, czy ty nie jesteś też powiązany jakoś z implantami? Być może to jest jakoś zniekształcona nazwa osoby, która stamtąd pochodziła, dawnej części Polski. Pan Migała, no to wiadomo, no to pod jest... Podhale, no. Chociaż byśmy nie chcieli, dokładnie, Nowy Targ, Człowiek Oscypek, a z nami Radek Kotarski. Już za chwilę wrócimy do rozmowy. Odpalcie streaming czwórka.polskieradio.pl. Audycja numer 1. Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Nie wiem, jak na to zareagować, prawdę powiedziawszy. Radku, ja postanowiłem się wcielić w rolę twojej hiperfanki, która śledzi każdy internetowy ruch. I zadać w imieniu takiej fanki kilka pytań. Mogę? Służę, proszę bardzo. Pozwolisz, że nie będę głosu podwyższał. Dobrze. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło w roli fanki. Czy można się z tobą umówić? No niestety nie. Można się umówić ze mną i z moją żoną na wspólne spotkanie. Czyli aż tak postępowi jesteście. To tak, dobrze. Nie ma problemu najmniejszego. Natomiast kawka wchodzi w grę. Tak. Kto płaci? No to zależy, kto ma interes. Aha, a ty masz? Dobrze. Staram się, tak. Czyli ty płacisz. No to pierwsze pytanie za nami. Gdzie można zrobić sobie z tobą selfie? Na wielu konferencjach branżowych. Wczoraj było Blok Forum Gdańsk, więc zrobiłem jakieś 10 tysięcy, ale na ulicy też. Bardzo miło, jak się ktoś zatrzymuje. Ja nie mam z tym żadnego problemu. I jak to jest? Radek, mogę selfie? Różnie. I takie poślane oczy. Różnie. Jest bardzo wiele różnych reakcji. Moja ulubiona reakcja numer jeden to jest na zasadzie: o Jezu Boże Chryste! Czy coś się stało? Nie. Czy możemy zrobić sobie zdjęcie? Z kim jesteś mylony? Z... Harry Potter. Nie z Harrym Potterem, nie, wcale nie. Chyba z nikim, wydaje mi się. Raczej nie, na szczęście nie. Kolejne pytanie od hiperfanki, uwaga. Czy wybierzesz się ze mną na studniówkę? Bywały takie pytania i niestety zawsze życzyłem udanej imprezy, ale pomyślałem, że to nie do końca chyba ja jestem właściwą osobą, bo ta osoba też na studniówce powinna być wyjątkowa. Jak ja jestem wyjątkowy? No to prawda. Was, no właśnie. No taki dla wszystkich, prawda? No, taki dla wszystkich. Jak dla przechodzony. Tak, no może dla nikogo. Dla nikogo, to jak pewne panie. Słuchaj, i czy pojawiłbyś się na moich urodzinach, wyobraźmy sobie, że jestem fanką, tata dobrze zapłaci i fakturę przyjmie? Wiesz lub nie, ale miałem jedną taką propozycję płatnego deala, że tak powiem, urodzinowego, ale też odmówiłem, no bo to też jest takie wynajmowanie się, że tak powiem, już trochę krok za daleko. Taki niesmak pozostał, jak w tym żarcie. Ale wyobraźmy sobie, w środę mam urodziny. Tak. 30. Ale ja do ciebie przyjdę, wiesz, bez... Za darmo. Za darmo, nie, dokładnie. Nie. Mamo, to ten przelew możesz wycofać. Jesteś człowiekiem wszechstronnym, bo i reklama, i telewizja niebawem, o czym za chwilę porozmawiamy. Tak jest. Chciałem, żebyś się sprawdził w roli Bogusława Wołoszańskiego, jako osoba, która relacjonuje pobyt w radiowej czwórce w audycji numer 1. Dasz radę? Postaram się, jak tylko mogę. Tak. Uwaga, poproszę odpowiedni podkład. Radosław Wołoszański Kotarski. Szanowni Państwo, jest poniedziałek, 28 września 2015 roku. Redaktor Migała dzisiaj świetnie wygląda, co zresztą nikogo nie dziwi, bo jest tak zawsze. Drugi pan, Mariusz Konrad, oficer SS. Tak trochę wygląda. Co zrobić, szanowni państwo? Wyglądu się nie zmieni. Przejmuję właśnie tajny meldunek. Brawo! Brawo! Radek Kotarski! Stary, wiesz, już tutaj nigdy nie zostaniesz zaproszony, więc drugie zadanie. Uwaga! Jesteś także Bogusławem Wołoszańskim. Dobrze. O nazwisku swoim, słuchaj. Reklama, o tym mówiliśmy. Jeszcze jedno zadanie. Zobaczymy, czy sprawdzisz się w roli aktora. Chciałbym, żebyś odegrał z nami kultową scenkę z Kladu. Posłuchajmy. O Boże. Zimna. Naprawdę? Poczekaj. O, tak. A mnie się wydaje, że jest tutaj całkiem ciepło. Zimno mi. Czy dałoby się tu jakoś dogrzać? Nie wiem. Ale wiesz co? Mamy tutaj taki składzik. Może tam znajdę jakąś farelkę. Poczekaj chwilę, to potrwa tylko minutę, okej? Okay? Co? Fragment serialu Klan. Co za głupek. Słuchaj, i Bożenka, i Miłosz w trakcie sesji fotograficznej. Odegrasz to? Ja jestem Bożenką. Znaczy, największy problem polega na tym, że ja chyba nie znam słów, bo to jest strasznie już nowy Klan. To może zaimprowizujcie. To zaimprowizujemy. Uwaga, dobrze. Poprosimy o odpowiedni podkład. Kto jest Bożenką? Ja. Dobrze, bo ja wiesz. No on zawsze tak. Ale. Zimno mi. Bożenko, poczytaj książki historyczne, to cię rozgrzeje. Radku,
czy mógłbyś odpalić farelkę albo jakoś tu dogrzać, bo zimno, nogi mi marzną i mam kaczą skórkę i gęsią. Przepraszam, ale przepisy BHP na to nie pozwalają. Skarbie, musisz ogrzać się w jakiś inny sposób. A czy możesz zdjąć obrączkę choć na ten jeden wieczór i ogrzewać mnie do rana? Paloma Faith, Upside Down, z nami cały czas w studiu Radek Kotarski, człowiek, którego YouTube to drugie imię. Na zegarach 9:30. Audycja numer 1. Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Radek, takie jedno pytanie. Jak sprawić wrażenie mądrego? Nawet jak mówimy kompletne głupoty, to jak sprawić, by nasz ton głosu i mowa ciała przekonała słuchacza, czy też naszego odbiorcę, że jednak mówimy coś inteligentnego i coś, co powinno go przekonać? Ja bym powiedział, że to jest zawsze mieszanka dwóch rzeczy, czyli w miarę słowa takie, które brzmią dobrze i wypowiadane w wolny sposób, z dobrą dykcją. Pauzy. Techniczne. Tak, takie, wiesz, jeszcze takie retoryczne, bardzo ładne, które niby myśli ktoś, że się ktoś zastanawia. Na przykład nic bardziej mylnego. Plus liczby. Liczby, tak. Dobra, prawidłowa odmiana liczebników w tym kraju, zanika ta umiejętność, ale warto. No i słownik wyrazów obcych Kopalińskiego, warto. I piramidka dominacyjna. O, ja właśnie piramidki nie stosuję. Znaczy, koszyczka i tak dalej, ale faktycznie wydaje mi się, że głos sam sobie jest w stanie dobrze zagrać. I chyba spojrzenie takie głęboko w oczy. Tak. Szczere pytanie. Kampania prezydencka? Nie. Parlamentarna jest w trakcie. Tak jest. Czy dostałeś jakąkolwiek propozycję, żeby wystąpić w jakimkolwiek spocie jakiejkolwiek partii? Nie. Także zapraszam. Mail jest otwarty. A ja myślę, że komitet... A nie, będę. Szczęść Boże, bym to Radek bym pasował. No, tak? Grzegorza Brauna. Taki, no tak, my to musiałbym jeszcze wolniej mówić, bo pan Grzegorz to... O, pan Grzegorz, jeśli chodzi o dykcję, tak. Odpowiedź na twoje pytanie równa się Grzegorz Braun. Proszę to bardzo, prawda, to prawda. I o słowa. Słynny odwrócony uśmiech Grzegorza Brauna. Tak. To jest możliwe, odwrócić się odwrotnie. Radku, dobrze, nie bez kozery się tutaj spotkaliśmy, dlatego, że już niedługo może nie boso przez świat, ale jakiś inny program podróżniczy. Chodzę w butach. Uskuteczniał. Tak, nie, boję się chodzić na boso, nie umiem gotować, w związku z tym mój program podróżniczy nie dotyczy tych dwóch kwestii, tylko podróżuję z historią, dlatego oprowadzę po ciekawych obiektach historycznych, po ciekawych kulturach, więc tym się zajmuję. W sumie jestem takim panem przewodnikiem, ale takim trochę idącym dalej, no bo jeszcze rekonstruujemy historię i tak dalej. Kulturach Etrusków, kulturach Hunów, no właśnie, nie wiem, Awarów. Trochę. Tatarów. Mamy na przykład czwarty odcinek, świetny odcinek o Tatarach wyszedł. To jest w ogóle niesamowite, że możecie realnie wyjechać 250 kilometrów poza Warszawę i poczuć się w zupełnie innym świecie, jakbyście byli. Autentycznie. To jest niesamowite. Jakie to miasto? Kruszyniany, Bochoniki na Podlasiu. To jest miejsce, gdzie naprawdę Tatarzy chętnie ugoszczą wszystkich. Są meczety i co rzeczywiście ciekawe, te meczety żyją w zgodzie absolutnie z otoczeniem. Od czasów sowieckiego, bo Tatarzy są tam potwierdzeni od tego momentu. Pokazują Tatarzy, jak świetnie inne religie mogą ze sobą współdziałać. Co jest ciekawe, w ogóle Tatarzy budowali swoje meczety tak bardzo szanując miejscowe zasady, że te meczety nie wyglądają jak meczety. One wyglądają jak kościoły. Podlaskie chałupy takie. Tak, dokładnie. Ale programów takich podróżniczych telewizji jest bez liku. Czym się twój będzie wyróżniał? Oprócz tego, że tam będą fragmenty i z Wołoszańskiego, i z Tonego Halika, i odrobina pana Wojciecha Cejrowskiego. Odróżnia się przede wszystkim tym, że my zupełnie go inaczej realizujemy. To znaczy łamiemy dotychczasowe schematy, czyli jest setka, parę obrazków ładnych i tyle, tylko angażujemy do tego właśnie aktorów, robimy zdjęcia lotnicze, mamy komponowaną muzykę dla naszego programu, a poza tym ja staram się tego wszystkiego nie zaniżyć i tak selekcjonuję informacje, żeby każda scena dawała jakąś wartość dodaną. Będziemy mogli mówić dużo o misji, ale ta misja ma być przede wszystkim ciekawa. Czyli bawiąc uczyć, jak mówił twórca Tytusa Dezo. Otóż to. A czy już wszystkich statystów znalazłeś? Bo ja bym chętnie zagrał. Tego pytanie, oficera. Tak myślałem, że... Dobrze płacicie? No, wiesz, w prestiżu płacimy, więc nie prestiżu. Wiem. Prestiżu. Ale prestiżem też czasem można się najeść.
Trudno, co robić, takie życie. No i jeszcze książkę wiem, że Radek tworzy. Tak, książka jest o czymś zupełnie innym niż program, dlatego że książka jest o 50 najpopularniejszych mitach w naszej kulturze, o tym, że Napoleon wcale nie był niski, o tym, że nie musimy czekać. Propaganda 24... angielska. Tak, propaganda angielska. Neron podobno był spoko. Okej, już tak głęboko we mnie wchodził. Natomiast jest cała masa mitów dotyczących tego, co nas otacza. Na przykład, że trzeba czekać 24 albo 48 godzin, aby zgłosić czyjeś zaginięcie. To są to niebezpieczne mity, które nie mają nic wspólnego z prawdą. I które mogą bardzo, bardzo źle po prostu wpłynąć na życie. Czyli ty te mity pogramiasz, tak, jednym słowem. Tak, ja tutaj rozprawiam się z nimi naprawdę, jak wiadomo, jesień, średniowiecza robię i z na koniec, mitów. Zdementujmy albo potwierdźmy. Ty będziesz w polskiej edycji Harry'ego Pottera Harrym Potterem. Cały czas też czekam na angaż, ale jest duża, duża kolejność niestety. Rafał Maślak chyba z tego co wiem jest na pierwszym miejscu, więc... No to już przerąbane. I na specjalne niestety. Życzenie Radka, specjalnie dla jego żony Nataszy Kotarskiej, piosenka Right Said Fred, Don't Talk Just Kiss. Chwila prawdy teraz od ciebie do żony. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Radek Kotarski, człowiek, który głęboko nie wchodzi. To był godzinny program Minuta Prawdy.